Todas esas cosas que te quiero hacer, de pino salen en mi mente. Esa carita pa' mi sol. Jest z nami dzisiaj Ania Dragow, moja stara, przepraszam, moja odwieczna przyjaciółka. Jeszcze ze studiów, z czasów studiów, mieszkaliśmy w akademiku. Ona już wtedy ze swoim mężem Angelem, Kanarkiem, Kanaryjczykiem. Jesteśmy tu na Kanarach, bo po tych ilu? 30 latach Angel jest ciągle mężem Ani, a ja przyjechałem porozmawiać z nią i o tym, jak trafiłaś na emigrację, dlaczego zmieniłaś Białystok na Teneryfę. Białystok, no tak. Ja trafiam do Białystoku po maturze, czyli jeszcze człowiek nie wie nic i dopiero zaczyna żyć. I było tam, no było po to, żeby tam się czegoś tam nauczyć, nie? I tak czy inaczej w końcu w tym wieku już się wie, że człowiek się tam tak naprawdę nie uczy, nie? Uczy się potem w życiu normalnym, na ulicy, że tak to powiem. To ile lat mieszkasz już za granicą? Jakby to policzyć, nie pamiętam jak to liczyć, poczekaj. No niby takie spokojne miasteczko. No. Ale to musi akurat teraz ambulans przyjechać, dokładnie. No. Od 21 roku życia mieszkam za granicą, czyli wyjechałam z Polski tuż po wyborach w 89 roku, po tych pierwszych wyborach. Czyli a dokąd? Najpierw do Barcelony w sierpniu, potem z Barcelony tutaj, stąd do Francji, gdzie urodził się mój syn, potem z powrotem na Kanary. Nie, potem był taki rok, że jeździliśmy, mieszkaliśmy przez rok w czterech krajach różnych z małym dzieckiem, a potem już osiągnęliśmy. Jakie to były kraje? Słyszałem, że Wenezuela. Tak, mieszkaliśmy we Francji, później z Francji przeprowadziliśmy się do Wenezueli, byliśmy 3 miesiące w Wenezueli, później wróciliśmy do Polski, byliśmy z Akselem 3 miesiące w Polsce, później byliśmy, no byliśmy przez jakiś czas też w Madrycie i później tutaj osiedliśmy na wyspach. No. Z powrotem na Teneryfę. Z zawodu jesteś aktorem, lalkarzem, aktorką, lalkarką. Tak. Czy udało ci się przez ten czas na emigracji pracować w zawodzie? Ja od początku pracowałam, tylko to tak było mało formalnie na początku. Dopóki się nie nauczyłam języka, dopóki to wszystko jakoś tak nie zaczęło działać. I później najdłużej pracowałam tutaj na wyspach, kiedy jeszcze nie miałam Axela. Przed wyjazdem do Francji to był taki najbardziej... Axel to synek. Tak, przepraszam. Tak, przed emigracją do Francji, więc tutaj mieszkaliśmy. Angel jest technikiem teatru, więc robiliśmy razem zespół. Mieliśmy zespół, graliśmy dla szkół, graliśmy na wszystkich wyspach. I wtedy graliśmy dosyć dużo. Mieliśmy kilka spektakli. Pracowaliśmy z dwoma aktorami. No i to taki był fajny czas też. Wtedy jakby lalek nie znali tutaj na wyspach. Praktycznie nikt nie grał lalkami. To było takie ciekawe. No i później wyemigrowaliśmy do Francji, później urodził się mój syn, więc później jakoś tak zajęłam się nim, a potem jak już miał 5 lat, znowu trochę wróciłam, no ale tak już trochę się to zaczęło powoli rozsypywać, potem znowu grałam, później znowu zostawiałam i tak. Ale tak, mogę powiedzieć, że grałam jakiś czas. Hmm. Czy na przykład, znaczy najwięcej czasu spędziłaś w krajach takich hiszpańskojęzycznych, tak? Tak, 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 tak. A myślałaś o tym, żeby wrócić do Polski? Nie, 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 dla mnie Polska to jest w tej chwili już taki obcy kraj, gdzie się jedzie na wakacje, gdzie jest fajnie, masz znajomych, masz jakąś tam rodzinę, odwiedzasz, ale ja zawsze, mnie zawsze ciągnie do domu. Kiedy tu mnie pytają skąd jesteś, ja mówię z północy. No i dla jednych północ to jest północ Europy, dla drugich północ to jest północ wyspy. Z północy wyspy jesteś. Z północy jesteś. Jestem teraz z południa, no ale jak mnie pytają skąd jesteś, to ja mówię, że stąd, że z Teneryfy. No tak. To takie automatyczne. Ale czy jest coś, co z Polski, czego ci brakuje? Nie wiem, White Christmas, śnieg, zimno? A nie, nie, nie. W naszym domu, jak tu śnieg pada, no to wszyscy, cała wyspa ciągnie w góry, żeby śniegu dotknąć. Oczywiście i u nas w domu robi się Boże Narodzenie Polskie. Wigilia jest jak u mnie, jest choinka, jest jedzenie wigilijne, prawdziwe, normalne, opłatek i tak dalej.
Ale potem mieszamy tradycje. Aksel uwielbia polskie święta i polską Wielkanoc i polskie Boże Narodzenie, ale, ale potem mieszamy już z hiszpańskimi, z trzema królami, którzy przynoszą prezenty, z tym Nowym Rokiem inaczej, no i tak. Ale mnie do Polski nie ciągnie, nawet z jedzeniem to jest tak trochę, że się przyzwyczaiłam bardziej już do hiszpańskiego. No i teraz byłam w Polsce 6 miesięcy i dla mnie to już jest taki... Znaczy tamtej Polski, którą ja zostawiłam, to już praktycznie nie pamiętam się. No, przed 89 to była komuna, to był inny kraj. Ja wracałam, no ale zawsze wracałam na wakacje, nigdy nie wracałam na długo. No wróciłam trochę, żeby studia jakby skończyć, nie? To był najdłuższy czas. A potem jak przyjeżdżaliśmy, no to na miesiąc... No to na miesiąc fajnie, bo jedziesz z dzieckiem na konie, na łąki, do lasu, jest pięknie. Ja teraz mówiłam właśnie z taką przyjaciółką z Polski, że tam wszystko, co jest naturą, jest piękne. Jest piękne, wychodzisz z domu nad rzekę 10 minut, te lasy, w ogóle wszystko jest piękne, ale jakby samo życie, to wszystko jest dla mnie bardzo trudne w Polsce, bardzo, bardzo, bardzo. Cała biurokracja, spotkanie się z tym systemem, ta walka zupełnie jest inaczej. Zupełnie inaczej niż tutaj. A są jakieś rzeczy poza tradycjami świątecznymi, które chciałabyś przenieść z Polski do Hiszpanii? Wiesz co, na przykład właśnie rozmawiałam o tym z koleżanką, że tam na przykład nadal jest ta krytyka teatralna, nadal książki są recenzenci, którzy jakby opisują, nadal to jest jakaś taka tradycja, tutaj tego nie ma, więc na przykład gdybym mogła coś przywieźć, no to coś takiego, że na przykład grasz i ktoś, kto się na tym zna, ogląda to i opisuje. I tak samo z Francji przywiozłabym parę fajnych zwyczajów. We Francji mieszkałam 5 lat i też bym przywiozła fajnych parę zwyczajów z Francji, nie tylko jedzeniowych. No dobrze, to powiedz, jak się mieszka w takim miejscu, gdzie masz permanentnie wakacje, czyli 365 dni sezonu. Właśnie to jest dobre. Właśnie to jest dobre. I to nie jest tak, to nie jest nawet to, że jesteś na wakacjach, no bo wiadomo, wszędzie jak pracujesz, jak żyjesz, musisz na życie jakoś zarobić. Musisz jakoś tam kupować, gotować, o dzieci zadbać. To wszędzie jest jakby tak samo w tym sensie. Ale tu jest o tyle łatwiej, że na przykład no, nie płacimy za ogrzewanie. Nie płacimy za ogrzewanie. Poza tym rzeczywiście jak już masz te wolne, no wychodzisz sobie na podwórko, na słońce. Zawsze to inaczej. Potrzebujemy tego słońca. Słyszałem, że twój mąż to na surfing wychodzi. Na deskę, tak. Przyzwyczaił się do tego i tak jak już wyrobisz nawyk, to już później ci tego brakuje, nie? I czasami żadnej fali nie złapie, oczywiście. Wypływa, ubiera się w ten swój strój, wychodzi w morze i tam może te 3 godziny na tej desce leżeć, czasami złapie falę, czasami nie złapie, ale to nie jest ważne akurat, to sam proces jest ważny, jak to mówią, ale to ważne, ja myślę, że to fajnie, my mieszkamy między morzem i górami, to no też tak. Jest taki punkt, że chcesz połazić po górach, jesteś obok, chcesz nad morze, jesteś obok, chociaż wyspy są tak daleko od świata, że to tak naprawdę, no niby to jest Europa, ale to nie jest Europa, jest Afryka, tak geograficznie to tak. Jest daleko, ale ja ci powiem, że jakby to powiedzieć, żeby nie wyjść niekorekt, bo ja absolutnie nie mam nic przeciwko innym rasom, natomiast jest tutaj etnicznie bardziej europejsko niż w Londynie na przykład, w którym ja mieszkam. Aha, rozumiem, tak. Chociaż w Hiszpanii jest tak, że wszyscy Latynosi, którzy jakby mają, to jest inna emigracja, mimo że to są kraje z drugiego końca, tam po drugiej stronie oceanu, ale jakby kulturowo to jest ten sam naród, no. Tak, bo to mają ten sam język, te same religie, te same zwyczaje, tak naprawdę no, małe różnice, także tutaj jest mnóstwo Latynosów, ale tego tak nie czuć, jest mnóstwo ludzi z Wenezueli, z Kolumbii, nawet Kubańczyków i tak dalej, ale tego tak nie czuć, bo oni są wrośnięci w Hiszpanów. No tak, ale wiesz, zupełnie niedaleko masz Mauretanię, Maroko, tak, Senegal, tak. A mimo to jakby, no widziałem paru Hindusów, ale corner shopy są na całym świecie, więc to jakby się nie liczy. No oczywiście są Latynosi, którzy są Europejczykom bardzo bliscy kulturowo, tak? Kiedyś tutaj na wyspach, kiedy jeszcze ona, no teraz już wszystko jest inaczej, globalizacja, ale kiedyś tutaj była ogromna kolonia Hindusów. Tak.
Znaczy, my nazywamy Indian, dlatego że hindus to jest religia, nie? I oni naprawdę tu jeszcze nadal są. Oni tutaj nas mówimy Asian. No właśnie, oni nadal mają te swoje sklepy i tak dalej, chociaż teraz to już tak jak mówisz, to już jakby wszędzie może być. Ale kiedyś to tak tu było i tutaj przyjeżdżali na przykład Hiszpanie, bo tu był Puerto Franco, czyli ten wolny port, gdzie tu się nie płaciło podatków. I w tamtych czasach, kiedy nie było takiej komercji jak teraz, że tam sobie przywozisz z końca świata cokolwiek z Chin i ci zaraz do domu przywożą, wtedy rzeczywiście tu się przyjeżdżało po zegarki, po aparaty fotograficzne i po to wszystko. Wszyscy turyści sobie wywozili z tam taki sprzęt. I to Hindusi, to oni się tym zajmowali. I dlatego tu były pierwsze krematoria tych dla zmarłych. Tu jeszcze w Hiszpanii nie było zwyczaju, żeby kremować, a tutaj już to się robiło. Más claro que el transparente, solo sabes, pegadito yo tenerte, bebé, la clave. Tomo te pero... Jakby przyznam się, odwiedzałam Anię już dwa razy, tak? Na Wyspach i w ogóle chyba jako grupa ze studiów utrzymujemy jakieś kontakty, tak? Mamy wspólnych znajomych, z którymi się kontaktujemy. I wiesz, odniosłem wrażenie, że tak jak mówię, jest tutaj bardziej europejsko w starym stylu, czyli jest dużo Niemców, dużo Brytyjczyków, jest bardzo dużo, bardzo dużo Polaków, dużo Rosjan, Ukraińców, a jakby nie ma tych emigrantów z krajów afrykańskich, nie ma z azjatyckich, no bo za wyjątkiem tych kilku Hindusów, którzy tutaj pozostali. I wiesz, i wydaje mi się, że to trochę jest taki skansen w Afryce starej Europy, no bo Afrykanie z Afryki nie uciekają do Afryki, nie? Ale nie, to jest bardzo proste, dlatego że tutaj jest jakby bardzo mało możliwości rozwoju pracy czy sprowadzenia rodziny. To jest nas mało, znaczy to jest parę milionów, nie wiem, czy 2,5 miliona jakoś, tak? I nas jest mało. I tutaj, no owszem, przypływają te stateczki z Afryki i co dalej? No i ich wysyłają do Hiszpanii, czyli do Europy. I tam przypływają, tak? Tak, to jest pełno. To jest największa emigracja, jaka jest z Afryki, jest tutaj na Wyspy Kanaryjskie. Aha. Bo tu jest najbliżej, tutaj jest po prostu obok. Jak tutaj się rozminą, no to jak nie przypłyną tutaj albo na Gomerę, to już wypływają dalej prosto, już się gubią na oceanie, bo tam za Jerro już nie ma nic, za wyspą Jerro. No i Ameryka jest. No to Ameryka właśnie, także tak naprawdę to ta cała emigracja, którą dozwalają albo przez Tanger, ale tam przez z Maroka akurat do samej Hiszpanii tamtędy, ale tam jest ogromna ochrona granicy, więc jakby tutaj jest łatwiej. Ale nie dzisiaj na przykład na plażach. Nie, czasami są te stateczki, tak? Przypływają te pateras i tak dalej, ale oni ich zaraz jakby zabierają do tych centrów i od razu wysyłają dalej, no albo ich zwracają, albo wysyłają dalej. Dlatego jakby na ulicach nie widać, ale tu jest ten problem emigracji taki, no bo to są ludzie, którzy przypływają, no i połowa ich już po drodze zmarła z pragnienia. Naprawdę, to są straszne historie. Ja tego nie odbieram jako problem dla kraju, a bardziej chyba jakiś taki problem mentalny dla nas, bo tak naprawdę myślę, że my Europejczycy mamy wszelkie środki, żeby móc pomóc tym ludziom i oni też nam pomogą, bo to nie są w wielu wypadkach źli ludzie. Ale wiesz, granica jest o tyle, że Hiszpania jest granicznym krajem, tak jak Polska, Europy, granicą Europy, więc jakby oni chcą takich zobowiązań Europy, że to nie jest nasza emigracja hiszpańska, to jest emigracja całej Europy, tak. Czyli wszyscy musimy jakby w tym brać udział i jakby decyzje podejmować wspólnie i zobaczymy, co tak naprawdę to jest ogromna emigracja z Afryki, ale to tak już jest i... No ale wiesz, tak między nami to my, homo sapiens, wyszliśmy z Afryki, tak, że myśmy tutaj przyszli z Afryki że tak powiem, nie tutaj, bo tu jest Afryka, ale do Europy przyszliśmy z Afryki i wygryzliśmy Neandertalczyków, tak? Nie, ale powiedzmy nawet te wyspy, zobacz, z tego co wiadomo, bo to też różnie może być, co tam odkryją kiedyś, ale z tego co wiemy w tej chwili, to tu była, jak to mówią, población africana, czyli ci Guan, czyli te wszystkie narody tutaj są afrykańskie. I później była ta konkista Hiszpanów, Portugalczyków. I to oni tutaj kolonizowali tak naprawdę. Tutaj na wyspie mamy takie dwa miasteczka. Jedno się nazywa La Victoria, druga La Matanza. La Victoria to jest zwycięstwo, a La Matanza to jest zabójstwo. To jest miejsce, gdzie był pogrom. Aha, Guanczów. Tak, ale to jest
La Matanza z naszego, powiedzmy, hiszpańskiego czy portugalskiego punktu widzenia, a dla nich było odwrotnie. No tak. Tam, gdzie była Wiktoria, to była Matanza, i tam, gdzie jest Matanza, była Wiktoria. A są jeszcze autochtoni tutaj w Łańczowie? Podobno są, bo po tych badaniach właśnie fizjonomii można odkryć, jakie mieli twarze, i wiadomo, że są jeszcze. Pani Kanelka wyglądała na Łańcza, dzisiaj to ta, tak? Taka malutka. My mamy nawet tam w rodzinie parę takich, takich przykładów. No, pewnie są, jakoś tam się pomieszaliśmy wszyscy. I co, i możesz powiedzieć, że Teneryfa jest twoim miejscem na ziemi? Że tu chcesz już do końca jak życia? Jak jestem gdzieś, to chcę wracać do domu. Mm. A dom jest zawsze tam, gdzie... Kiedyś mówiło się, że dom jest tam, gdzie twoje dzieciństwo, tak? Tak. I ale zawsze się tak chcę wracać, ale teraz to już mój dom jest tutaj, gdzie jest mój syn. Mm. Nie tam, gdzie ja kiedyś tam rosłam. No tak, ale syn urodził się we Francji, tu rodziła się w Polsce, tak, tylko tak, tatuś jest Kanaryjczykiem. Tak, ale on też jakby najmniej przywiązany. On akurat był emigrantem, kiedy miał półtora roku... No w Polsce mieszkał też. Ale jak miał półtora roku, wyemigrowali do Wenezueli rodzice. No tak. Więc on z bratem starszym wyemigrował jako niemowlę i on nie pamięta tutaj. On wrócił tutaj jako dorosły człowiek. Ja myślę, że tutaj jeszcze kilkadziesiąt lat temu to była bieda straszna, nie? Tak, tak, była. Dlatego ta cała turystyka, która się rozwinęła na południu wyspy, tam Las Americas i to wszystko, to były miasteczka tak jakby zakładane celowo dla turystów, bo tam nie ma takiej wioski, tak jak tutaj jeszcze masz ten plac, jakiś tam kościółek, jakieś takie rzeczy, tam jest takiego, już nie było nigdy, tam było cały czas hotele, ale to było ważne dla tych wysp. Te uprawy i te hotele, to wszystko jakby przywiozło jakieś tam pieniądze, które tutaj zostały, no bo tak było. A jak dużo jest Polaków na tych wyspach, tak na stałe mieszkających? Nie wiem. Ale chyba jest dużo, nie? Ja myślę, że na stałe coraz więcej. No ja powiem tak, ja osobiście znam 4 osoby, tu na La Palmie jedną oni jakby nie przestają być Polakami, a jednocześnie tak mają taką rozszerzoną tożsamość. Ja myślę, że to jest jakby takie ogólne dla naszej emigracji. Czujesz się też w dalszym ciągu trochę Polką? No, że to jest oczywiste, jakby nie, bo są tacy ludzie, którzy jakby wyjeżdżając starają się odciąć od korzeni. Ja wyjechałam i moja emigracja to nie była nie emigracja zarobkowa. To miłosna. Tak. Więc ja nie miałam jakby potrzeby odcięcia się od czegoś tam, co by mi przeszkadzało w życiu. Nie, ja jeszcze jak rodzice żyli, częściej jeździłam do Polski oczywiście i tak dalej. Ale tutaj na przykład poznałam, tak naprawdę to my się nie znamy, tylko znamy się jeszcze wirtualnie, ale była też rodzina polska, która miała syna, który się uczył też domowo, i wiem, że do Polski na egzaminy jeździli, więc oni jakby utrzymywali to dziecko w tym systemie polskim. Oni byli tu emigrantami, tu pracowali, ale zawsze jakby utrzymywali, że uczył się w języku polskim i wszystkie egzaminy zdawał po polsku. W moim przypadku to tak nie jest już, bo ja tu bardzo długo żyłam jeszcze wcześniej, tak jakbym się odłączyła. W tamtych czasach, kiedy ja wyemigrowałam, tak naprawdę nie było tak dużo Polaków wszędzie. Była inna Polska, tak. Ja pamiętam w Barcelonie, w jakimś tam sklepie usłyszałam, że ktoś mówi po polsku, to ja biegłam do tych ludzi i ściskałam wszystkich. Naprawdę to było coś takiego niesamowitego, że gdzieś tam w Barcelonie spotykasz Polaków. I poznałam dwie Polki w Barcelonie, z którymi mam kontakt nadal, przyjaciółki moje. Tam pracowały i nadal tam żyją. I one też się tak czują, że już jak już pół życia gdzieś tam przeżyjesz, a tym bardziej jak się wyemigrowało bardzo młodo, no to tak już jesteś... No. W Polsce jestem Hiszpanką, tu jestem Polką, jest trochę tak, nie wiesz, skąd ja jesteś. Mam to samo, to znaczy nigdy nie jestem w Polsce Hiszpanem, no, ale jakby moja tożsamość jest rozszerzona, także czuję się jednocześnie trochę Brytyjczykiem, ale serce bije mi po polsku, tak. Ale wy macie też trochę inaczej, dlatego że wy w domu mówicie po polsku, tak. Że wy jednak jesteście polską rodziną, która cała rodzina wyemigrowała, a ja byłam sama. Ja wyemigrowałam i wszystkich przyjaciół, jakich na początku miałam, to byli Hiszpanie, później we Francji Francuzi. We Francji na przykład nie poznałam ani jednego Polaka. Wiem, że są, ale akurat tam, gdzie ja byłam, nie było. I my zawsze mówiliśmy w domu po hiszpańsku. Jak Axel się urodził, no to już my długie lata mieszkaliśmy i mówiliśmy po hiszpańsku, więc to jest trochę inaczej, myślę. I ta kultura
jakby przenikał pewne rzeczy, jakaś tam literatura, jak Aksel był mały, te wszystkie bajki polskie, historyjki, on zna te wszystkie postacie, które znają polskie dzieci, Bolka i Lolka i Reksia i te wszystkie. A powiedz mi, bo Londyn jest takim miastem bardzo kosmopolitycznym. I to wygląda w ten sposób, że ja będąc cudzoziemcem w ogóle się tam nie odróżniam, to znaczy będąc urodzonym w Polsce. Czy tutaj też zrobił się taki homogenizm, że pochodzenie z innego kraju i mieszkanie tutaj jest rzeczą normalną i nagminną? Czy jednak większość to są lokalsi? Nie, ja myślę, że dla nas to też jest, to właśnie tak wygląda trochę. Bo to tak... No bo ty dom podobno kupiłaś od Anglika. Tak, tak, tak. A po drugiej stronie ulicy mieszka inny Polak. Tak, i u nas na wsi mieszka mnóstwo Włochów i mieszkają inni Anglicy. U nas na ulicy jest dwie rodziny angielskie też, które tam jakby sobie dom odnowili i pobudowali i już tam mieszkają. Niektórzy wrodzili się w rodziny kanaryjskie. Wiesz, też na górze mamy znajomych, którzy są Niemcami. Na górze tam gdzieś przy tam, gdzie wulkanie, właśnie byliśmy tak? teraz, tam na tej drodze, gdzie jeliśmy, tam w górę trochę stamtąd też rodzina niemiecka, którą Aksel z ich córką się bawił, kiedy byli mali. Tu sąsiedzi nasi Francuzi, którzy już wyemigrowali z powrotem, ale jego najlepszy przyjaciel u nas na wsi to był. Bardzo, bardzo tak wszystko jest pomieszane. To jest w dalszym ciągu Hiszpania, tak? Pomimo tego, że jest taki miks narodowościowy i... To jest Afryka geograficznie, ale tak naprawdę tu się wszyscy Hiszpania. Czują Hiszpanami i kiedy zaczynają się te ruchy... Tak, i kiedy zaczynają się te ruchy narodowościowe, tak jakby kraj Basków, Galicja, Katalunia, że chcą tam jakieś tam... tutaj też by tak niby chcieli, ale tak naprawdę Kanaryjczycy nie chcą być odłączeni od Hiszpanii, bo oni się czują zawsze jak Hiszpanami. Moi teściowie, którzy są Kanaryjczykami, urodzili się tutaj, oni zawsze się czuli Hiszpanami i zawsze tu masz telewizję hiszpańską, tu jesteś w Afryce, ale tu jest euro, tu jesteś w Europie. To dziękuję Ci, Aniu. Mam nadzieję, że będę Twoim sąsiadem na emeryturze. Mam nadzieję, że zrobimy jednak jakąś tą wioskę. Tak, polską, tak. A Was chciałem jeszcze zaprosić do filmu z Anią. Ania nas oprowadziła po wulkanach, po takich tunelach wulkanicznych i moje, nasze dzieci, bo Monika stoi za kamerą, nie widać jej, ale jest tutaj, pomachaj. Będzie, jak zmontujemy film z dzisiejszego ranka, jak chodziliśmy po wulkanie na Teneryfie. To są takie miejsca jaskiniowe, gdzie nie wszyscy turyści trafiają, tylko dzięki Ani mogliśmy tam dotrzeć. No i jeszcze raz bardzo dziękujemy za co? Za to, że zostaliście do końca. Prosimy o lajki, szarujcie ten materiał, jeżeli Wam się podobało. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej. I zapraszamy na Teneryfę. Tak, w styczniu, żeby się poopalać.